Siema, witamy w Szczyrku. W Szczyrku, mieście w województwie śląskim, w powiecie bielskim, na południe od Bielsko-Białej, niedaleko Wisły, niedaleko Żywca, leży nad rzeką Żylicą, jest jedną z najbardziej znanych wypoczynkowych miejscowości w kraju, o bardzo dużej bazie noclegowej. Tak, potwierdzamy, to naprawdę jest spoko, fajne ceny, warunki też naprawdę najróżniejsze, ale my akurat tam, gdzie się zatrzymaliśmy, nie ma co narzekać, jest kozacko. Szczyrk szczególnie doceniają wielbiciele białego szaleństwa, wielbiciele nart, gdyż jest to miejscowość, którą trudno porównać do jakich... O, Martusia tam macha. Hello, wychodzimy? To dawaj! Do jakiejkolwiek innej miejscowości, gdyż naprawdę oferta turystyczna dla narciarzy jest tutaj bardzo, bardzo rozwinięta. Takie troszkę alpejskie warunki w naszej Polsce, bo jest tutaj grubo, grubo ponad 100 km tras narciarskich, zawsze dobrze przygotowanych. Z tego co się mówi, że niedługo, w najbliższym czasie będzie ich około 200 km. Także przejeżdża się to, widać wszędzie ośrodki narciarskie. Tam widać też jakąś trasę. Gdzieś tam jest Klimczok, gdzieś tam Skrzyczne. Jutro wybieramy się z kolei do Babiogórskiego Parku Narodowego na Babią Górę. Babia Góra to najwyższy szczyt w Polsce poza Tatrami, czyli najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, Żywieckiego. I najwyższa góra Karpat poza Tatrami. O, tak może powiem to dokładnie. 1725. Niepozorna, ale błyskotliwa, zdradliwa bardzo, bardzo ciężkie tam zmieniające się warunki. Bardzo często wieje wiatr, ponieważ jest odsłonięta. W Tatrach to wiadomo, różne szczyty są wyższe, niższe, jedne się osłaniają, także tutaj wszystko jest odsłonięte. Wieje wiatr. Turyści, że inaczej jest nazywane chyba diablikiem. Nawet turyści na samym szczycie postawili tam z kamieni specjalnie taką ścianę z kamieni po to, żeby się chroniła przed wiatrem turystów. No, jeszcze chyba 2-3 dni temu leżał tam śnieg. Zobaczymy jak będzie jutro, bo dzisiaj pierwszy dzień pogody. Przywieźliśmy pogodę. Wczoraj było tutaj gościa, jak się meldowaliśmy, mówił, że 4 stopnie, a dzisiaj mamy 25, proszę bardzo. Pięknie, witamy. Tu mamy stację kolejki na Skrzyczne, którą można wjechać w dwóch etapach kolejką, a tutaj potwierdzenie moich słów o trasach narciarskich w Szczyrku. Jakie warunki, zobaczcie. Trasy, na przykład sportowa, prawie 2 kilosy. Szczyrkowska 1, ponad 2 km. Tu Szczyrkowska 2, 2800. Jest gdzie jeździć, naprawdę. A o tej karczmie czytaliśmy w przewodniku. Tutaj było wiele znanych osób i zostawiło swoje odbicie dłoni. Mamy tutaj taką Marysia Sadowska, Pudzianowski, walka z Jurasem już w sobotę. Nasz skoczek orzeł z Wisły Adam Małysz, Golec Łukasz, Sebastian Frycz, Agnieszka Włodarczyk, Pazura Cezary, Kaja Pascholska. Dawno o nim nie słyszałem. Jarosław Kret, Irek Bielenik, Maciej Ziętarski, znany dziennikarz, Włodzimierz Ziętarski, ojciec jego, Wądraczkowa, proszę, Małgorzata Glinka, nasza siatkarka, Tomasz Kamer i finalistki Miss Polski wszystkie. A jaki klimacik w tej knajpeczce, proszę bardzo. Typowy góralski, beskidzki. Mamy takie szlaki na Klimczok, na Skrzyczne, przez Jaworzynę, Skrzyczne przez Polanę pod Skrzynecką.
a za mną bardzo nowoczesny obiekt na zboczu góry Skalite. Szczyrk Skalite, dwie skocznie narciarskie. Tutaj dość mocno ukryty przez zieleń jest drewniany kościółek Szczyrku, zaliczany do szlaku budynków sakralnych drewnianych i do szlaku świętego Jakuba. Właśnie kościół, sanktuarium świętego Jakuba z XVIII wieku. I tak to wygląda. Tak to się prezentuje, cały drewniany. Marta, co jesz, bo jak kwaśnice? Oscypki z jarzębiną.